Pomysł wyszedł od naszej studentki, od pani Wiktorii Budziałowskiej, która sama ma psa adopcyjnego. Chcemy zbierać przede wszystkim karmę dla zwierząt. Będzie to jakby kolejna edycja naszej akcji, bo już wcześniej mieliśmy ją pod nazwą Karma Wraca i myślę, że karma wróci do każdego, kto dostarczy do nas karmę. A tak naprawdę jest to dobry pomysł, bo to schronisko jest troszeczkę na uboczu, troszeczkę mniejszej miejscowości, więc na pewno każda pomoc im się przyda. Jak ktoś by chciał, no to ma okazję też pojechać do Paryża, bo schronisko, jak pani redaktor powiedziała, jest w Paryżu. I wcześniej robiliśmy tą inicjatywę z Szarą Willą. Oni mieli pod hasłem ją paczka dla zwierzaczka. I teraz połączyliśmy siły, dlatego serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki. Będziemy mieli jeszcze dwóch partnerów w tej zbiórce, więc będzie jeszcze firma Higma Service z Opola i GTV Busy, więc można albo kontaktować się z nimi, albo bezpośrednio z nami. Karmę można przynosić najlepiej do naszego budynku głównego przy ulicy Niedziałkowskiego 18 w Opolu. I tak jak mówię, każdy nie tyle może, co musi przynieść, bo trzeba pamiętać, tak jak powiedzieliśmy, że karma wraca. Kto przyniesie paczkę karmy, do tego karma wróci. A proszę pamiętać, że są też prezenty na Mikołaja. Niedługo będzie 6 grudnia i Mikołaj też będzie notował, kto wsparł schronisko w Paryżu. Więc jeżeli znajdzie go na liście, no to ma większą szansę, że do niego dotrze. Takie też mamy wieści od Mikołaja. Karmę można znosić od 1 listopada, bo zaczynamy zbiórkę 1 listopada i będziemy ją prowadzić cały miesiąc. Najlepiej, żeby to była karma Dolina Noteci i karma Breed. To są dwie takie karmy, o które poprosiło to schronisko. Nie zbieramy żadnych innych rzeczy. Najlepiej, żeby to była karma sucha, bo wtedy ona jest lepsza do magazynowania. Więc tak jak mówię, zbieramy tylko i wyłącznie karmę i o to byśmy prosili tych, którzy będą chcieli nas wspomóc.